Lepiej zatraciłem nawet zdolność wydawania tych pieniędzy, bo jakby nie czuję ich, nie? Czyli teraz mam tam prawie pod 100 milionów złotych i jakby nie czuję, że je mam po prostu, bo nawet nie wiem, na co je wydać. Mam jakieś takie pomysły, ale wyzbyłem się jakby chęci albo oczekiwania czegokolwiek od tych pieniędzy. Zresztą pieniądze szczęścia nie dają, może ułatwiają życie. Ale wracając już do tych podstaw, w związku z tym, że codziennie widzimy okazję i potrzebujemy tylko małej części tych zysków bądź tej zwierzyny do przeżycia dziennego, jak już coś posiadamy, nawet w małej ilości, czyli pierwsze zyski, powiedzmy na giełdzie 1000 zł, to dookoła widzimy mnóstwo zagrożeń. I coś ciekawe, im bardziej człowiek inteligentny, tym bardziej ulega złudzeniu, że zagrożenia czyhają dookoła i coraz więcej tych zagrożeń jest.